No, idziemy sobie. Jesienny poranek. Idziemy sobie tam. O. Tu. Tu. Tu w to miejsce. No chodź. Kozia górka. W sumie dawno tam nie byliśmy. Bo dużo tam rowerzystów jeździ. A major i rowery to kiepskie połączenie. Ale skoro mam urlop w pracy, to możemy się wybrać wcześniej. Powinno być spokojnie. No, wychodzimy z domu i to będzie około 6 km w jedną stronę. Więc ruszamy przez wieś. Przez dobrze nam znany park. Cel coraz bliżej. Droga przez Bystrą, wzdłuż Białki. Ach, Białka. Najczęściej moczymy się w niej latem. Tylko trochę niżej, gdzie jest więcej tej wody. Oj, major kocha wodę. I śnieg też. A nasz cel jest gdzieś tam za drzewami. Trochę futro mogło się zmoczyć. Dawaj, major. Pójdziemy obok starego sadu. Pięknie jest. Jesiennie, słonecznie. I zapaszki. Zapaszki. Klimczak niedaleko. Twoją drogą, Klimczak jest najczęściej odwiedzany przez nas szczytem. Jeśli będzie okazja, to pewnie tam się jeszcze nie raz wybierzemy. A jesienna symfonia, liści pod stopami. Dobrze jest znać te ścieżki. Jak idziesz poza szlakiem, masz większy spokój. Chyba że spotkamy jelenia, albo sarny, albo dziki, to major dostanie trybu łowczego. No i jest mój miłośnik patyków. Major. A mogłeś go nieść jak chciałeś.
Chodź. Teraz już całkiem zeszliśmy ze ścieżki. Ponieważ idziemy przez las na inną ścieżkę. No ale pięknie. No właśnie tu też jedę. Późną jesienią i wczesną wiosną dużo łatwiej nawigować w lesie, ponieważ nie ma tyle zieleni. Ale i tak musisz wiedzieć, gdzie idziesz. Twój przyjaciel słońce. Parę razy korzystałem z tego, która jest godzina, gdzie się słońce znajduje. Oho, rowery. Zaczyna się. Major, to nie sarny. Chodź. I dlatego Bajer jest na smyczy. Skrzyżowanie szlaków. Kozia górka. 25 minut. Tam można dotrzeć na Błonia. A teraz powrotem do Bystrej. I tam też. I tu. Tyle szlaków tu prowadzi. Let's go. No i mamy to. Chodź Majer, a tam na koziej górce. To chyba nie jest dla ciebie, Major.
ale to już jest dla siebie. Chata to jedno. Ale teraz pora na szczyt. Widzę, że coś tam postawili, czego wcześniej nie było. No, nie byliśmy tu parę lat. Chodź, mój towarzycielu. Piękne miejsce na taki krótki spacer. Ale nie polecam tego robić, kiedy jest ładna pogoda i wolny dzień, ponieważ wtedy jest tu dużo, bardzo dużo innych osób. Więc jeśli ktoś woli spokój w górach, najlepiej wybrać się w środku tygodnia. Tej drewnianej konstrukcji tu nie było, jak tu byliśmy ostatnio. Fajne miejsce. No nieźle. Górski spacerowicz. Piękne widoki. Nawet jak na tak niską odległość. Okej. Można wracać do domu. W drugą stronę, tędy. Chodź, wracamy. A ty gdzie? Tutaj. Mauer widział tam wcześniej rowery. Ostatnio wszedłem tamtędy, więc tym razem tu.
liście dookoła. No i jesteśmy na dole. Tą trasę znałem bardzo dobrze. Do domu mamy jakieś 2,5 km bodaj. W każdym razie będzie szybko. A tam już widzimy nasz Beskid. Mały. Rogacz, Magórka, Czuper. Inne mniej znane miejsca. Ale ta ścieżka też jest nam bardzo dobrze znana. Jeszcze chwila i będziemy w domu. Fajny taki spacerek jesienny w górach. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia następnym górskim razem. Na razie.